Święto Arkaniołów Michała, Gabriela i Rafała, u Matki Bożej Fatimskiej gromadzimy się, kochani moi, na Eucharystii. I chcemy prosić dobrego Boga o błogosławieństwo dla iławskich Amazonek i rodzin z okazji 15. rocznicy działalności klubu. Przy ołtarzu w czasie tej Eucharystii chcemy również wspomnieć wszystkie zmarłe Amazonki i prosić miłosiernego Boga, aby dał im niebo, aby wprowadził ich do radości wiecznej. Drogie matki, żony, niewiasty, umiłowani moi, dobrze, że dziś tu jesteśmy, przy tym ołtarzu, aby Panu Bogu najpierw dziękować, bo mamy za co, i Go prosić, bo mamy o co. Wspierać. A w szczególności Amazonki, które teraz walczą z chorobą i nie mogą tu z nami być, przytulamy do serca najszczerzej, najmocniej jak możemy. Gdy patrzę na Amazonki, które do nas przyjechały, to wiem, że jest to wyraz naszej wspólnej jedności i siły walki o dobre leczenie, sprawne badania i szybkie diagnozy. Bo z rakiem można wygrać, ale jest to często wyścig z czasem. A my chcemy wygrywać i dopóki walczymy, jesteśmy zwycięzcami. Poproszę z Iławskiego Stowarzyszenia Klubu Amazonek panią prezes i wiceprezes o symboliczne oddanie strzały do tarczy, jako że Amazonki to właśnie te, które świetnie władały strzelaniu z łuku. No, brawo! Amazonki z świetnymi puszczami obcięły prawą pierś i nie przeszkadzały mu w zapraniu łuku czy walaniu w uszu. Słuchamy, czujemy i obserwujemy klatkę piersiową, czy nam się unosi. Słuchamy, czy słyszymy oddech i czujemy na policzku, czy oddycha. W ciągu tych 10 sekund powinienem wysłuchać 2 wdechy. Jeżeli nie wysłuchałem, pacjent nie oddycha. Jeżeli nie mamy pewności, że ten oddech jest prawidłowy, to traktujemy to, jakby był nieprawidłowy. A kazał im prezes, a kazał im jeszcze do tego. Strzela! No brawo! Brawo! Takie jakie są, także... Thank you.
Gorąco witam pana Stanisława Gorczycę, senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Witam panią Bernadetę Hordejuk, radną Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szanowni państwo, jest z nami pan starosta powiatu iłowskiego, pan Maciej Rygielski. Gorąco witam. Witam również pana Krzysztofa Hermacińskiego, wójta gminy Iława. Pana Włodzimierza Ptasznika, burmistrza Iławy. Witam gorąco panią Annę Rabczyńską, sekretarz powiatu iławskiego. Przed nami taka niezwykła, myślę, część artystyczna. Rozpoczynamy od zespołu artystycznego, instrumentalnego Amazonki Polanka. Serc naszych płynie dzisiaj pieśń. Przyjmijcie ją tak, jak ziemia ciepły deszcz. Niech zakwitną bukiety naszych serc. Viva la, viva la, viva la mur. Viva la, viva la, viva la mur. Viva la mur, viva la vi, viva la compagnie. Pokochaj mnie z całych sił, pokochaj mnie na 100 lat, pokochaj mnie jakbyś był tak młody, jak był dawniej świat. Teraz przed państwem wystąpią uczniowie zespołu szkół tegoż muzycznej szkoły pierwszego stopnia w Iławie. Serdecznie za zaproszenie. Czekamy na przyszłe jubileusze i przyszłe zaproszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo w imieniu własnym, w imieniu nas wszystkich. I pozwólcie państwo, że najpierw my podziękujemy za taki wspaniały koncert, takim skromnym od nas upominkiem. Zapraszam państwa teraz na referat pani Ewy Kurko, specjalisty do spraw promocji zdrowia z Olsztyna. Przywitajmy ją brawami.
Ja przekazuję wiedzę merytoryczną, natomiast panie Amazonki swoim przykładem opowiadają o swoich przypadkach, budują tą postawę mentalnie, czyli zachęcają swoim przykładem do tego, że rak piersi może być uleczalny, że rak piersi jest uleczalny, że są dowodem na to, że można cieszyć się życiem, że można dalej być aktywną, mimo tego, że przeżyły tak niebezpieczną, tak groźną i tak wyczerpującą chorobę. Szanowni Państwo, kolejny referat właśnie pani Grażyna Barańska i pan Dariusz Michalik. Są to lekarze onkolodzy z Polikliniki Olsztyńskiej. Gorąco zapraszam do Was. Rozpoznanie raka piersi w przypadku występującego guza, czyli że pacjentka wyczuwa zgubienie, guz, wyciek, jest stosunkowo proste, bo choroby mamy niejako na wierzchu, ale my nie chcemy rozpoznawać choroby na tym etapie. My chcemy rozpoznawać chorobę na etapie, kiedy jeszcze nic nie widać, nic nie czuć, na etapie, jak my określamy, subklinicznym. Zapraszam na scenę panią Jadwigę Abramowicz, prezes Iłowskiego Klubu Amazonki, panią wiceprezes, panią Barbarę Podwojewską, panią Ewę Kuskowską, wiceprezes, organizator Marszu Życia i Nadziei. Pani zaprezentują Państwu narodę stowarzyszenia. Współczesne Amazonki to kobiety, które pozwalają sobie obciąć jedną pierś, a niekiedy dwie, aby żyć. Strzelają również z łuku, którego grot zakończony jest sercem. Właśnie w tym roku mija 25 lat od chwili powstania pierwszego klubu Amazonek w Warszawie. Miałam przyjemność być w ubiegłym tygodniu na przepięknym jubileuszu.